zgodnie z decyzją Ewy Kopacz. Zostały tutaj wyremontowane 17 kamienic. Jak pani myśli, czy na tych tabliczkach, co tutaj są, jest tylko wymieniona Ewa Kopacz? Myśli pani, że ktoś inny powinien jeszcze być? Ja bym powiedziała, że tu są jeszcze ktoś inny się dołożył. No przecież ona skąd ona by takie pieniędzy wzięła? Może to tylko z decyzji pani Ewy Kopacz jest napisane? No tylko niby tam była, tam na Staszicy, nie na... No Staszica, że była, że tego, że ten, ale to co słyszałam, że mają być jeszcze przez prezydenta naszego inne bloki zrobione, prawda? No to no nie powiedziała, że jej zasługa. Tam więcej chyba radni czy coś, chyba więcej ludzi do tego się dokoptowało, nie? No nie ona. Myślę, że tak, bo to nie tylko jej zasługa. Tak mi się wydaje. Jaka zasługa? Jednej osoby? Przecież to chyba wspólnota robi wszystko, nie? Bloki mają wyremontowane. Ktoś się wymyślił. Robią sobie poklask czyimiś rękami. Czyli myśli pani, że jeszcze inni powinni być wypisani na tych tabliczkach? Oczywiście, że tak. No. A nie jedna osoba. Dobrze, dziękuję. Niech się pani Kopacz wzięła i sama zrobiła. To by było na nią. No, dla mnie to nie jest poprawne. Myślę, że powinni być wszyscy ujęci. Ci, co tutaj zrobili te kamieniczki. Myślę, że Ewa Kopacz zajęła się tylko głównie tą dzielnicą, na przykład Sobięcin. Tam Palestyna, wiadomo, no jak to wygląda. Myślę, że dużo gorzej nie, niż te budynki wyglądały, albo ten na przykład budynek spod Szóstki, no też nie wyglądał jak najlepiej, prawda? Ja wiem, że pieniędzy dużo nie ma, aczkolwiek no nie wiem, czy jest tylko zasługa Ewy Kopacz. Jeżeli tak, no to jak najbardziej, ale jeżeli byli też inni sponsorzy, no to też powinni być uwzględnieni. Tak jest moje zdanie.